Nazywam się Renata Włoch, jestem doktorem habilitowanym w zakresie socjologii, w zakresie nauk społecznych. W tym momencie pracuję jako koordynator Digital Economy Lab, DELAB UW. Digital Economy Lab to jest bardzo specyficzna instytucja, która została powołana 4 lata temu w wyniku współpracy pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim a korporacją Google. Google wymyślił sobie, że da pieniądze na uniwersytet po to, żeby trochę tak wystymulować pracę nad tym, co się dzieje w obszarze społeczeństwa i gospodarki pod wpływem zachodzących technologii. W DELABie skupia się w tym momencie kilku dorosłych badaczy, doktorów habilitowanych i doktorów i cała zgraja doktorantów, bardzo zdolnych. I to są ludzie z bardzo różnych światów. Mamy socjologów, ja jestem przedstawicielem socjologów, mamy prawników, mamy dużo ekonomistów, mamy też osoby, które zajmują się data science, czyli zajmują się obróbką danych. Bardzo rzadko potrafią mówić o czymś innym niż Python, R, algorytmy, big data. I uczymy się wspólnie w tym małym środowisku rozmawiać ze sobą. I uczymy się przekładać rozmaite modele ekonomiczne na interpretację socjologiczną, a pod to wszystko podpinać te bardzo ciekawe zmiany, no właśnie, które pod wpływem nowych technologii zachodzą w społeczeństwie. Umowa, którą Uniwersytet zawarł z Google, zakładała również to, że Uniwersytet na DELABie uczy się nowego działania. To znaczy uczy się wychodzenia do otoczenia zewnętrznego, uczy się współpracy z biznesem, ale uczy się też współpracy z mediami. My to przez te ostatnie 4 lata robiliśmy. Efektem tej współpracy były między innymi takie raporty. Za chwilę Państwu puszczę te raporty. Przyniosłam w wersji fizycznej 3. Jeżeli ktoś z Państwa będzie chciał, to na stronie DELABu znajduje się również oczywiście wersja elektroniczna. To jest raport, który przygotowaliśmy we współpracy z firmą Gumtree. Pewnie kojarzycie Państwo firmę Gumtree, dotyczący przyszłości pracy. Bo właśnie przyszłością pracy w DELABie zajmujemy się w bardzo szerokim zakresie i próbujemy właśnie wypracować takie interdyscyplinarne podejście do tej przyszłości pracy. I na ten temat chciałam Państwu dzisiaj odrobinę poopowiadać. Zatytułowałam swój wykład nieco bombastycznie, czy robot zabierze Ci pracę, a wynika to z tego, że jakiś czas temu na stronie BBC pojawiła się taka fajna nakładka. Właśnie pod tym tytułem. Czy robot zabierze Ci pracę? To była taka aplikacja i tu należało wpisać, kim jestem w tym momencie, jaki mam zawód. No więc na przykład sobie wpisuję, że jestem sekretarką. No dajmy na to company secretary. Należało potem przycisnąć Find out my automation risk, znaczy oblicz, jakie jest ryzyko automatyzacji mojego miejsca pracy. I na podstawie pewnej metodologii badań obliczało nam to, jakie jest ryzyko automatyzacji dla mojego miejsca pracy. Czyli załóżmy dla sekretarki w dużej firmie to było jakieś tylko 7%. No ale zobaczmy sobie, jak to wyglądałoby, jeżeli byśmy wpisali urzędnika, czyli clerk. Jak Państwo widzicie, w przypadku urzędników, w przypadku osób pracujących na poczcie, w przypadku osób pracujących na ubezpieczeniach, to ryzyko automatyzacji, czyli ryzyko tego, że w przeciągu najbliższych 5, 10, 15 lat inteligentne algorytmy czy inteligentne roboty zabiorą nam nasze miejsce pracy, jest wyjątkowo wysokie, wynosi prawie 97%. I chciałabym Państwu trochę popowiadać o tych zmianach i o tych badaniach, które sprawiły, że możemy sobie właśnie zbudować taką metodologiczną maszynkę, która jest w stanie ocenić nasze ryzyko pracy. Ale jeszcze wcześniej pokażę Państwu, dlaczego ja akurat jestem optymistyczna, jeżeli chodzi o moich studentów. Ryzyko automatyzacji pracy badacza, który pracuje w zakresie nauk humanistycznych lub społecznych, jest wyjątkowo niskie, jakieś 10%, głównie dlatego, że zajmujemy się kwestiami, które wymagają krytycznego, kreatywnego myślenia, a w tym roboty jeszcze bardzo długo nas nie prześcigną.
No to wróćmy do prezentacji. I zastanówmy się, na jakiej podstawie możemy sądzić, że roboty zabiorą nam pracę. Z całą pewnością na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat zaszły rewolucyjne zmiany technologiczne. Pojawienie się internetu dla osób, które należą do tak zwanego pokolenia milenialsów, czyli dla osób młodych do 34 roku życia, nie jest już żadną nowinką, nie jest już żadną rewolucją. Natomiast w przeciągu ostatnich kilku lat, mniej więcej od 2005 roku, pojawiło się kilka zupełnie nowych technologii, które faktycznie zmieniają sposób, w jaki żyjemy, zmieniają nasze praktyki codzienności, ale przede wszystkim zmieniają życie gospodarcze. Chciałabym Państwu powiedzieć o kilku takich technologiach. Dwie z tych, które są wymienione tutaj na slajdzie, czyli Big Data, Machine Learning czy sztuczna inteligencja, są najważniejsze i są ze sobą sztucznie i bardzo silnie powiązane. Czym jest Big Data? Big Data to są wszelkiego rodzaju dane, które produkujemy, na przykład surfując po internecie, które produkujemy używając naszych smartfonów, które produkujemy korzystając z rozmaitych systemów informatycznych. To są duże zbiory danych, które są słabo ustrukturyzowane i które w sposób wcześniej niespotykany potrafią powiedzieć osobom, które potrafią te dane czytać i strukturyzować, bardzo wiele. Potrafią sprzedać bardzo wiele informacji o człowieku. Trochę się śmieję, że dobrze jest, że akurat dzisiaj do Państwa mówię, ponieważ ja też jestem w zupełnie nowym momencie swojego życia. Od wczoraj mam smartfona. Dotychczas miałam bardzo starą Nokię, która miała 7 lat, która miała bardzo silną baterię, ale mój syn postarał się o to, żeby przestała ona już spełniać swoje funkcje. Musiałam wczoraj sobie kupić smartfona. I zauważyłam już, jak dużo danych za pomocą tego smartfona ja przekazuję rozmaitym korporacjom. Żeby móc korzystać z funkcjonalności tego urządzenia, ja po prostu muszę sprzedać informacje o swojej lokalizacji, o danych, które produkuję, o rzeczach, z których korzystam. W zasadzie firma Google w tym momencie ma pełni informacje na mój temat. Oczywiście firma Google twierdzi, że przerabia te informacje tylko w sposób zbiorczy, nie indywidualizując ich i że niewiele wie o człowieku, jakim jest Renata Włoch. No ale myślę, że na pewnym poziomie te deklaracje można włożyć między bajki. Big data, powtórzę jeszcze raz, to są duże zbiory danych, które dają nam zupełnie nową wiedzę na temat naszego społecznego i gospodarczego funkcjonowania. Naukowcy bardzo słabo sobie radzą jeszcze z analizą big data. Nie mamy gotowych narzędzi metodologicznych, żeby obrabiać big data. Nie mamy też tak naprawdę gotowych programów, nie mamy też dobrej wiedzy tego, jak te big data strukturyzować. Ci, którzy są data scientistami, czyli po prostu obrabiają dane, są w tym znacznie bardziej płynni. Natomiast problem polega na tym, że oni też znacznie gorzej potrafią wytłumaczyć całej reszcie z nas, co z tego wynika i jak należy to obrabiać. Ale pojawiła się nowa technologia, bliźniacza technologia, która nazywa się machine learning. Inteligentne algorytmy, inteligentne kody programowe, które działają po prostu w ten sposób, że mogą te duże zbiory danych bardzo szybko obrabiać. Dotychczas podam Państwu jeden bardzo dobry przykład. Dotychczas, kiedy robiliśmy badania w internecie, to dokonywało się dosyć mozolnie za pomocą przeglądania i katalogowania stron. W tym momencie moi koledzy z DELABu, którzy są data scientistami, budują program w Pythonie albo jakimś innym języku programowania i po prostu taką maszynkę zapuszczają po setkach, tysiącach stron internetowych i w ciągu bardzo krótkiego czasu wyłapują z tych stron internetowych informacje, które im są potrzebne do analizy. Taka metodologia nazywa się web scraping, czyli po prostu skrapowanie sieci i w ten sposób dostają bardzo szybko duże zbiory informacji, do których wcześniej nie było dostępu. Z innych technologii cloud computing, czyli to, że bardzo dużo informacji, bardzo dużo programów w tym momencie nie znajduje się już na twardych dyskach naszych komputerów, tylko gdzieś tam w chmurze, na serwerach firm, dajmy na to w Kalifornii. To jest dosyć oczywiste i to akurat nie ma aż tak rewolucyjnego znaczenia. Natomiast ogromne znaczenie ma ten proces, w którym ja od wczoraj uczestniczę, czyli proces smartfonizacji społeczeństwa. Fakt, że w każdym momencie naszego funkcjonowania społecznego nosimy ze sobą podręczny komputer, który rejestruje wszystko to, co robimy i który sprawia, że my bezustannie jesteśmy online i bezustannie nasze życie modyfikujemy i negocjujemy za pomocą technologii. I na to wszystko nakłada się jeszcze zjawisko stosunkowo nowe. W
Polsce jeszcze świeże, ale w takich krajach jak Niemcy czy Wielka Brytania już coraz bardziej powszechne, czyli coś, co się nazywa internetem rzeczy. To znaczy fakt, że większość przedmiotów w naszym otoczeniu jest już oczujnikowana, ma wbudowane sensory i te sensory również zbierają dane. Lodówka, która sama może zamówić zakupy w momencie, kiedy okaże się, że jakiegoś produktu brakuje. Winda, to jest właśnie coś, o czym opowiadał mi jeden ze startupowców całkiem niedawno. Winda, do której wsiadamy i która na podstawie parametrów naszego ciała jest w stanie ocenić na przykład, jakie jest ryzyko naszego zawału, albo na podstawie tego, jak szybko wciskamy guziki, jakie jest ryzyko naszego udaru. To wszystko są przedmioty oczujnikowane, które zbierają bardzo dużo danych na nasz temat i które pojawiają się w postaci big data w dużych zbiorach danych i które powodują, że tak naprawdę, tak jak powiedziałam, cały system gospodarczy się zmienia. To, co nadchodzi, to, co zmieni w ogóle system gospodarki, z czego bardzo niewielu decydentów na poziomie rządów zdaje sobie sprawę, to jest coś, co się nazywa Industry 4.0, przemysł 4.0, w którym właśnie big data, uczenie się maszyn, sztuczna inteligencja, internet rzeczy, smartfonizacja będą odgrywać coraz większą rolę. Już w tym momencie bardzo wiele gospodarek narodowych doświadcza procesu, który nazywa się relokalizacją produkcji. Produkcja, która kiedyś była umiejscowiona na przykład w takich krajach jak Chiny czy Indie, wraca na terytoria państwowe. Ale czy to znaczy, że przynosi więcej miejsc pracy? Okazuje się, że nie. Dlatego, że te fabryki, te przemysły, które wracają na terytoria państwowe, są fabrykami, które już funkcjonują na zasadzie bardzo rozbudowanego internetu rzeczy, bardzo rozbudowanej automatyzacji i bardzo rozbudowanej cyfryzacji, co sprawia, że liczba miejsc pracy w produkcji, w prostych pracach fizycznych gwałtownie zaczyna spadać. To są te procesy, z którymi będziemy mieli do czynienia w najbliższym czasie i które z całą pewnością postawią na głowie ten rynek pracy i ten model gospodarczy, z którym w tym momencie mamy do czynienia. Co na ten temat ma do powiedzenia nauka? Istnieje bardzo dużo książek, które omawiają te procesy, o których Państwu w tym momencie opowiadam. Jeżeli ktoś z Państwa miałby więcej czasu, to bardzo polecam książkę, która nazywa się Drugi wiek maszyn, The Second Machine Age. Dwóch autorów, jeden z tych autorów był przez długi czas związany z jedną z największych światowych korporacji. I oni w tej książce prorokują, że tak naprawdę za jakiś czas, całkiem niedługi czas, czeka nas tak naprawdę społeczeństwo, w którym praca nie będzie czymś, co każdy w pewnym momencie swojego życia wykonuje, nie będzie czymś, do czego my przygotujemy swoje dzieci. Praca będzie luksusem. Tylko niewielka część z nas będzie mogła pracować, natomiast cała reszta stanie się ofiarami czegoś w rodzaju technologicznego bezrobocia, ponieważ większość miejsc pracy przejmą roboty. W oparciu o ten dosyć katastroficzny scenariusz dwóch badaczy, dwóch ekonomistów, Osborne i Frey, zbudowali metodologię, która pozwala ocenić ryzyko automatyzacji poszczególnych zawodów. To są badania, jak widzicie Państwo, całkiem świeże jak na naukę, z 2013 i z 2016 roku. I na podstawie tej metodologii powstała ta maszynka na stronie BBC, za pośrednictwem której można ocenić, jakie jest ryzyko automatyzacji naszego konkretnego zawodu. Są liczone też te ryzyka automatyzacji poszczególnych zawodów przez ekonomistów, którzy mają mniejsze tendencje do dramatyzacji. I tak na przykład ekonomiści OECD, czyli takiej organizacji, która grupuje najbardziej rozwinięte kraje świata, Polska również należy do OECD, oceniają, jakie jest ryzyko automatyzacji rynku pracy. Jak Państwo zobaczycie, Polska jest tutaj na dość wesoły, pomarańczowy kolor zaznaczona. To znaczy, że w naszym kraju ryzyko automatyzacji poszczególnych zawodów, poszczególnych miejsc pracy jest stosunkowo wysokie. Ocenia się je średnio na 40%, czyli że w tym momencie 40% wszystkich miejsc pracy w Polsce jest w jakimś stopniu zagrożona automatyzacją. Tutaj macie Państwo te badania przedstawione w trochę bardziej rozbity sposób. Polska jest na samej górze, jak Państwo widzicie.
Na początku jest Słowacja, Czechy, Włochy, Niemcy, Austria i potem już jest Polska. Czyli jest w czołówce krajów, które mogą mieć największy problem z automatyzacją miejsc pracy. Ocenia się, że jakieś 6-7% miejsc pracy jest w wysokim stopniu zagrożonych automatyzacją. I tak jak mówiłam, ogólnie rzecz biorąc, około 40% wszystkich miejsc pracy. Nie wszystkie analizy naukowe są tak pesymistyczne. Są również badacze, którzy mówią, że tak naprawdę to, co nas czeka, to nie jest raptowna zmiana na rynku pracy, to nie jest wyłącznie ginięcie poszczególnych zawodów, ale raczej będziemy mieli do czynienia z czymś, co nazywa się transformacją na rynku pracy. I pokazują empiryczne przykłady pojawienia się zupełnie nowych form pracy. Tu na tym slajdzie Państwu trochę takich przykładów zmiany, jeżeli chodzi o rynek pracy, wymieniłam. Po pierwsze, pojawia się praca, która nazywa się pracą voucherową. Czyli na przykład przedsiębiorstwo może kupić voucher. Na tym voucherze są usługi specjalistów. Mogą być oni zatrudnieni przez agencję pośredniczącą, która zajmuje się też takimi kwestiami, jak na przykład kwestia ubezpieczenia czy kwestia odprowadzania podatków. I taka firma ma po prostu voucherowy dostęp do pewnej puli pracy, którą może wykorzystać. Pojawia się praca tak zwany crowdworking, czyli za pośrednictwem platform, takich jak na przykład Amazon Turk, gdzie ludzie się ogłaszają, że są w stanie zrobić kawałek jakiejś pracy i robią ją w pewnym okresie, którego potrzebuje zleceniodawca. Bardzo wiele korporacji korzysta już w tym momencie właśnie z takich stażystów czy ekspertów na żądanie, których pozyskuje właśnie za pośrednictwem tych platform internetowych. To może być praca na wezwanie, która polega na tym, że pracownik nie pracuje w sposób regularny u danego pracodawcy, tylko pojawia się w miejscu pracy dopiero wtedy, kiedy istnieje taka potrzeba i tylko za ten czas, który faktycznie jest wykorzystywany, pracodawca mu płaci. Praca portfoliowa, która raczej jest wykonywana przez ekspertów, którzy są w stanie pracować w projektach trwających określony czas. Dajmy na to, w jednym czasie kilku projektom poświęcają swój czas. Praca mobilna z wykorzystaniem ICT, to znaczy nie pracujemy w jednym miejscu pracy, tylko możemy siedzieć, dajmy na to, w Tajlandii czy w Malezji i wykonywać pracę na rzecz globalnych pracodawców. Dzielenie się pracą przez kilku pracowników, czyli dajmy na to, jedno miejsce pracy jest obsadzane przez kilka osób, które wykonują ten sam zawód, czy dzielenie się pracownikiem przez kilku pracodawców. No i wreszcie ekspert do wynajęcia, który jest wynajmowany na czas trwania projektu. Wszystkie te zmiany w charakterze pracy mają ze sobą tak naprawdę jedną wspólną cechę. One w bardzo istotny sposób osłabiają przywileje pracownicze, ponieważ te przywileje pracownicze, które my teraz znamy, czas do wypoczynku, określona liczba godzin pracy w tygodniu, pewne przywileje podatkowe, pewne przywileje ubezpieczeniowe, to jest pewna specyficzna konstrukcja społeczna, która została wynaleziona pod koniec XIX wieku w kilku państwach i realizowana przez kilkadziesiąt lat. W tym momencie się to bardzo silnie zmienia i najlepszy przykład pewnie Państwo wszyscy znacie. Najlepszym przykładem jest sposób pracy, który realizują pracownicy Ubera. Uber, czyli firma quasi taksówkarska, która po prostu jest chyba największą, w tym momencie jedną z największych firm przewozowych na świecie, natomiast nie ma własnej floty, ponieważ jeżeli ktoś chce współpracować z Uberem, musi mieć swój samochód, wnosić do tego swoją pracę, sam tą pracą steruje, może decydować, kiedy jeździ, a kiedy nie jeździ. Natomiast pracownicy Ubera nie mają właśnie ani żadnych przywilejów ubezpieczonych, sami się muszą ubezpieczać, nie mają też żadnych przywilejów, które w jakiś sposób normowałyby czas pracy. W związku z tym zdarzają się pracownicy Ubera, którzy pracują po kilkadziesiąt godzin w tygodniu, po kilkanaście godzin na dobę. I to jest ten element, który my jako społeczeństwo, ale też państwo, poszczególne państwa będą się musiały w najbliższym czasie zająć, ponieważ okazuje się, że tych pracowników, którzy pracują na stabilnym etacie i których praca jest w jakiś sposób normowana przez prawo, będzie coraz mniej. Tak jak mówiłam, są takie miejsca pracy, które znikają i zaraz Państwu pokażę, które są to miejsca pracy, które w najbliższym czasie będą ulegały zanikowi. Pojawiają się nowe miejsca pracy.
I te nowe miejsca pracy pojawiają się w takich sektorach właśnie jak ICT, czy jak obróbka danych, ale eksperci też nie są zbyt optymistyczni, ponieważ bardzo często te miejsca pracy, które się pojawiają, są miejsca pracy dosyć niskopłatne, związane z dość mało kreatywną obróbką danych i bardzo często się mówi o powstawaniu już w tym momencie takiej kasty cyfrowych wyrobników. Jakie miejsca pracy w tym momencie najszybciej giną, które są związane z wykonywaniem prostych, powtarzalnych czynności, które da się podzielić na poszczególne elementy. I to dotyczy nie tylko prac fizycznych, to dotyczy również prac umysłowych. Każda czynność, którą da się w jakiś sposób zalgorytmizować, może zacząć być wykonywana przez maszynę. I to po prostu bardzo jasno widać. To są dane dla rynku amerykańskiego, które pokazują, że po prostu przyrasta liczba miejsc pracy dla zawodów, które są związane z pracą umysłową, ale pracą kreatywną, natomiast maleje liczba pracy związana z wszelkimi czynnościami, które są powtarzalne i niekreatywne. Tu macie Państwo pokazane znowu w trochę bardziej uporządkowany sposób te wyliczenia z badań Osborna i Freya i to możecie Państwo zobaczyć właśnie, które zawody będą w największy sposób poddawały się takiej automatyzacji, cyfryzacji. No i od dołu, jak się okazuje, sprzedawca przez telefon. Nie wiem, czy Państwo już mieliście to doświadczenie, ale mnie się już zdarzyło rozmawiać z botem, który usiłował mi przez telefon coś sprzedać. W tym sensie zadzwonił do mnie program i usiłował mnie przeprowadzić przez proces sprzedaży. I to jest to, do czego dążą wielkie korporacje. Pracownicy w call center zawsze są jakoś problematyczni. Duże korporacje, na przykład amerykańskie, dotychczas wynosiły tę część działalności, dajmy na to, do Indii. I jak na przykład, nie wiem, komuś z Państwa zepsuł się telefon komórkowy albo na przykład Kindle, to bardzo często jak dzwoniliście na infolinię, to się okazywało, że rozmawiacie z kimś, kto w tym momencie siedzi w New Delhi i z oksfordzkim akcentem przeprowadza was przez cały proces, dajmy na to, reklamacji danego produktu. Jak się okazuje, urzędnicy, agenci ubezpieczeniowi, bibliotekarze, księgowi, recepcjoniści, ale również sprzedawcy z tego powodu, że bardzo silnie w tym momencie rośnie coś, co nazywamy e-commerce, czyli po prostu handlem elektronicznym. Na przestrzeni ostatniego roku e-commerce tylko w Polsce powiększył swoją masę przychodu o 21%. To naprawdę jest bardzo szybki przychód. Coraz częściej konsumenci dokonują tak zwanego multibrowsingu, czyli z jednej strony oglądają coś na ekranie smartfona, potem idą do sklepu i to oglądają, ale kupują już za pośrednictwem rozmaitych platform internetowych i to powoduje, że praca dla sprzedawców staje się coraz rzadsza. W Polsce są już sklepy Tesco, które są prawie całkowicie samoobsługowe. W tym sensie możecie Państwo wybrać produkty i znowu inteligentne maszyny, inteligentne algorytmy pokażą, co macie w koszyku, zapłacicie bezdotykowo i wyjdziecie ze sklepu, nie mając żadnego kontaktu z człowiekiem. No ale możemy spojrzeć na drugą stronę tej wyliczanki i zobaczyć, kogo automatyzacja raczej nie dotknie. Na pierwszym miejscu z ryzykiem automatyzacji poniżej 1% lokują się terapeuci, psychologowie, pielęgniarki, no oczywiście analitycy danych, chociaż tu nie byłabym aż taka pewna, czy to się bardzo szybko nie zmieni i czy w perspektywie najbliższych kilkunastu lat znowu sztuczna inteligencja nie przejmie całego tego obszaru, który w tym momencie okupują specjaliści IT. Duchowni są nam potrzebni, lekarze, wykładowcy, jak się okazuje. Niewielki odsetek ryzyka automatyzacji dotyka również opiekunek do dzieci, nieco większy kosmetyczek. Nie wiem, czy Państwo zauważyliście pewien trend, to znaczy, które zawody są najmniej obarczone ryzykiem automatyzacji? Które? Świetnie. Dwa typy zawodów. Po pierwsze te, które wiążą się z kreatywnym myśleniem. Tak jak powiedziałam, w tym roboty jeszcze bardzo długo nie będą nas potrafiły zastąpić. Rozwiązywanie problemów, które nie są typowe. Reakcja na sytuacje kryzysowe. Tu jeszcze bardzo długo ludzka umiejętność obróbki danych, która jest niestandardowa, będzie dominowała nad sztuczną inteligencją, która jest po prostu mocno logiczna, mocno zmatematyzowana i tych sytuacji nietypowych ogarnia. A z drugiej strony
to, co będzie potrzebne, to będą te wszystkie czynności, które będą związane z kontaktem z drugim człowiekiem i z empatią. To, co będziemy niedługo sprzedawać głównie na rynku pracy, to są nasze umiejętności społeczne, umiejętności dawania drugiemu człowiekowi uwagi i troski. I tego właśnie, trochę skacząc do przodu, musimy uczyć nasze dzieci i musimy uczyć naszych studentów na uniwersytetach. Nie wykorzystywania wiedzy, bo tą wiedzę, czy raczej dane i informacje, oni sobie znajdą w swoich komputerach. Ja też już w bardzo małym stopniu buduję swoją wiedzę jako taki zamek złożony z rozmaitych wiadomości, bo ja wiem, że ja to wszystko gdzieś znajdę. Natomiast po pierwsze umiejętność krytycznego myślenia, a po drugie właśnie umiejętność wchodzenia w kontakty z drugim człowiekiem i umiejętność obracania się w środowisku społecznym. Oczywiście to będzie prowadziło też do pewnego typu stratyfikacji społecznej, bo tylko najbogatsi ludzie w perspektywie, dajmy na to, kilkudziesięciu lat, będą mogli sobie w pełni na ten kontakt z drugim człowiekiem pozwolić. Wiadomo, że kwestia technologizacji medycyny idzie w tym momencie bardzo szybko. Pojawia się telemedycyna, większość z nas korzysta już w tym momencie z doktora Google, jeżeli chodzi o autodiagnozę i często chodzimy już do lekarza po prostu z gotową diagnozą, którą chcemy, żeby lekarz nam już tylko przyklepał. Lekarze też w coraz większym stopniu korzystają z nowych technologii i może się okazać, że te eksperymenty, które w tym momencie Japończycy robią, które polegają na tym, że próbują zbudować zautomatyzowane pielęgniarki, za kilkadziesiąt lat staną się absolutną oczywistością. I to tylko najbogatsi będą mogli sobie tak naprawdę pozwolić na luksus kontaktu z drugim człowiekiem i luksus po prostu opieki, którą jest tam w stanie zapewnić drugi człowiek. Jak to się ma wszystko w odniesieniu do Polski? My tu próbowaliśmy w Derabie zrobić dosyć szczegółową analizę tego, co się w Polsce dzieje. Przeprowadziliśmy nie tylko te badania ilościowe, ale przeprowadziliśmy także bardzo dużo wywiadów. Wywiadów jakościowych z przedstawicielami poszczególnych zawodów. Rozmawialiśmy z przedstawicielami sieci handlowych, rozmawialiśmy z lekarzami. Ja rozmawiałam z rolnikiem i to był bardzo ciekawy wywiad rolnikiem, który ma w zasadzie zautomatyzowaną całą oborę i posługuje się, że tak powiem, smartfonem, żeby kontrolować produkcję. I w ogóle się w zasadzie nie dotyka do swoich krów. Zupełnie po prostu nowa rzeczywistość, jeżeli chodzi o rolnictwo w Polsce. Próbowaliśmy powiedzieć, jak to będzie wyglądało w odniesieniu konkretnie do naszego społeczeństwa i w odniesieniu do Polaków. Po pierwsze spojrzeliśmy na dane GUS-u, to te najnowsze dane GUS-u z 2017 roku, żeby ocenić w odniesieniu do tej metodologii Osborna i Freya, jak duża jest w Polsce grupa ludzi, którzy są bezpośrednio zagrożeni tą automatyzacją. No i jak się okazało, w Polsce jakiś milion ludzi, trochę ponad milion ludzi, pracuje w zawodach biurowych i urzędniczych. Ponad 2 miliony pracuje w handlu i sprzedaży, ponad 2 miliony również pracuje w przemyśle i przetwórstwie. Czyli około 5-6 milionów ludzi to są ludzie pracujący w zawodach, które w największym stopniu są zagrożone automatyzacją i cyfryzacją. Sięgnęliśmy również do bardzo ciekawych badań, które nazywają się barometr zawodów, również do tych badań najnowszych i spojrzeliśmy, których zawodów w tym momencie w Polsce jest za dużo już, a których jest za mało. Tam, gdzie jest za dużo, to jest na zielono, tam, gdzie jest za mało, to jest na pomarańczowo, tam, gdzie jest szare, to jest w równowadze. Czyli mniej więcej tyle jest miejsc pracy, ile osób chętnych tę pracę wypełniać. Ta pierwsza mapka pokazuje, ile osób w tym momencie w Polsce szuka pracy lub dostaje pracę w zawodzie urzędniczym. Jak Państwo możecie zobaczyć, tych zielonych plam jest już stosunkowo dużo. Znaczy osób wykształconych jako urzędników, czy osób, które są w stanie pełnić proste prace biurowe, jest już w tym momencie w Polsce za dużo. I w zasadzie nie powinniśmy kształcić studentów, nie powinniśmy ludzi kształcić w tym kierunku. Druga mapka, znów Państwo niestety widzicie ją dosyć niewyraźnie, to jest mapka, która pokazuje, jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o proste prace fizyczne, prace w przemyśle. To jak widzicie, w niektórych województwach, tych województwach południowo-zachodnich jest pewne zapotrzebowanie na pracę w przemyśle, natomiast w całej Polsce zasadniczo jest tylu ludzi, ile oferowanych miejsc pracy i też w zasadzie raczej nie powinniśmy ludzi pod tym kątem kształcić. Natomiast mapka pomarańczowa dotyczy zawodu, który jest bardzo blisko związany z pracą z ludźmi, który w tym momencie jest słabo opłacony stosunkowo i na który deficyt istnieje też już w innych krajach Unii Europejskiej. Jak Państwo myślicie, co to jest za zawód? Pielęgniarka.
To jest zapotrzebowanie na zawody pielęgniarskie i opiekuńcze. I tu widać, że z tym będziemy mieli w najbliższych latach bardzo duży problem. I być może to jest kierunek, na który powinniśmy kłaść nacisk i w którym powinniśmy kształcić młodych ludzi. I wreszcie ostatnia część badania, o którym chciałabym Państwu opowiedzieć, to było już takie typowe badanie socjologiczne. Gumtree zapłaciło za badanie i dzięki temu mogliśmy zrobić próbę na reprezentatywną próbę ludności polskiej. To znaczy, że te dane, które mamy, możemy na ich podstawie naprawdę wnioskować. Są to dane, którym można wierzyć. I te dane pokazują tak, że jak zapytaliśmy się Polaków, jak duża część zawodów zostanie zautomatyzowana? Czy większość, czy mniejszość? To oni nam zasadniczo odpowiadali, że w przeciągu najbliższych 10-15 lat wszystko się zmieni. Znaczy roboty będą wszędzie, duża część zawodów będzie zautomatyzowana. 64% Polaków nam powiedziało, że większość zawodów zostanie zautomatyzowana. Ale wszystko się radykalnie zmieniało w momencie, kiedy pytaliśmy się, a co z tobą? A co z twoim zawodem? Jak to wygląda w odniesieniu do ciebie? No i tu, jeżeli chodzi o mój zawód, o moją pracę, to 48% Polaków, prawie połowa powiedziała, nic się nie zmieni. Za 10 lat nadal będę pracował w tym samym zawodzie, nadal będę wykonywał te same czynności. 16% powiedziało nam, że no być może zmienię zawód, być może to będzie podobny zawód i raczej nie będzie miał on kontaktu z nowymi technologiami. Czyli po prostu znowu pewna stabilność to będzie to samo. 22%, czyli co piąty Polak, powiedział nam, że będzie pracować w tym samym zawodzie, ale ten zawód zostanie bardziej ztechnologizowany, czyli będę się musiał nauczyć obsługi nowych technologii, być może będę musiał się nauczyć programowania, z całą pewnością będę się musiał nauczyć kooperacji z maszyną, z inteligentnym algorytmem. 8% powiedziało nam, że zmienię zawód na taki, w którym będę miał kontakt z nowymi technologiami, czyli taka większa tolerancja. Natomiast tylko 6% powiedziało nam, że tak naprawdę w przyszłości przypuszczalnie nie będzie pracować w żadnym zawodzie, czyli ma taką wizję tego, że ten rynek pracy będzie całkowicie zmienny, całkowicie elastyczny. I z całą pewnością to będą prace związane z nowymi technologiami. Natomiast, kiedy pokroiliśmy te dane, jeżeli chodzi o wiek, jeżeli chodzi o pełniony zawód, to okazało się, że wśród studentów, osób, które obecnie studiują, co trzeci udzielił takiej odpowiedzi. Czyli studenci zdają sobie z tego już sprawę, że ten rynek pracy, na który oni będą wchodzili, będzie rynkiem pracy, który będzie maksymalnie elastyczny i oni się już powoli do tego psychicznie przygotowują. Popatrzyliśmy sobie też na to, jak to wygląda w obrębie poszczególnych grup zawodowych. Pierwsze pytanie, takie na jasno niebiesko, to było pytanie dotyczące tego, czy zgadzam się ze stwierdzeniem, że za 30 lat maszyny, roboty będą wykonywały większość zadań, które obecnie w pracy wykonują ludzie. Natomiast drugie, to na ciemno niebiesko, dotyczy tego, czy za 30 lat mój zawód przestanie istnieć, ponieważ większość czynności z nim związanych będą wykonywały maszyny czy roboty. No i to jak Państwo zobaczycie, to znowu się układa w bardzo jasny wzór. Oczywiście, że wszystko się zmieni, mówi każdy przedstawiciel grupy zawodowej, ale w odniesieniu do mnie nie. I tak na przykład współwłaściciel czy właściciel firmy, 71% zgadzało się z pierwszym stwierdzeniem, czyli za 30 lat roboty będą dominować. Natomiast tylko 40% sądziło, że to będzie się odnosiło bezpośrednio do ich obszaru zawodowego. Podobnie jeżeli chodzi na przykład o kadrę zarządzającą średniego i niższego szczebla, czyli takich kierowników w obrębie rozmaitych instytucji. Prawie 60% uważało, że się wszystko zmieni, ale tylko co trzeci był przekonany, że zmieni się to w odniesieniu do niego lub do niej. Pracownik biurowy w handlach i usługach, 61% uważało, że zmieni się wszystko, 40% uważało, że zmieni się w odniesieniu do jego własnego zawodu. Jak Państwo możecie zauważyć, najbardziej optymistyczni w odniesieniu do siebie samych byli rolnicy. Każdy rolnik, z którym rozmawiali nasi ankieterzy, powiedział, że zmieni się wszystko, ale tylko ponad połowa powiedziała, że zmieni się to w odniesieniu do zawodu, który rolnicy pełnią. Spojrzeliśmy również na inne dane, bo jak widzicie Państwo, Polacy w zasadzie nie dopuszczają do siebie myśli, że te zmiany, które zachodzą na rynku pracy, będą dotyczyły ich bezpośrednio. Więc spojrzeliśmy, to już w oparciu o dane europejskie, na to, jak Polacy są w zasadzie przygotowani do tych zmian. To znaczy, jeżeli ta bomba technologiczna walnie ich po głowach, to czy oni będą w stanie uczestniczyć w tej rewolucji cyfrowej?
I tu wnioski są naprawdę bardzo mało optymistyczne. Jeżeli porównujemy kompetencje cyfrowe Polaków z kompetencjami cyfrowymi Europejczyków, to okazuje się, że Polacy wloką się absolutnie w ogonie Europy. W odniesieniu do poszczególnych kompetencji jesteśmy na 4., 5., czasami 6. miejscu od tyłu. Jeżeli chodzi o używanie internetu, jeżeli chodzi o korzystanie z mobilnych technologii, jeżeli chodzi o wykorzystywanie big data, w zasadzie na którykolwiek aspekt korzystania z technologii cyfrowych patrzymy, Polacy sobie z tym absolutnie nie radzą. I tu macie Państwo na przykład dane dotyczące korzystania z internetu. W Unii Europejskiej, całej Unii Europejskiej, również bierzemy pod uwagę Rumunię, również bierzemy pod uwagę południe Europy, z internetu codziennie korzysta 71% ankietowanych. Natomiast w Polsce to jest 14% mniej. Tylko nieco ponad połowa Polaków codziennie korzysta z internetu. W Unii Europejskiej połowa pracowników korzysta codziennie w pracy z komputera. W Polsce to jest jakieś 39%. Trochę lepiej pod tym względem lokują się młodzi ludzie w Polsce, ale również jeżeli chodzi o młodych ludzi, to te kompetencje cyfrowe bardzo odbiegają od tego, co reprezentują sobą młodzi Europejczycy. Jedna ciekawa zależność, która nam wyszła w odniesieniu od Polski, to były kompetencje cyfrowe kobiet. Jak się okazuje, w Polsce dosyć wyjątkowo na tle całej Europy, to kobiety szybciej uczą się technologii cyfrowych i to chodzi również o kobiety powyżej 50 roku życia. Być może w tym tkwi nasza nadzieja. Na końcu zapytaliśmy się też Polaków, co oni robią z tymi swoimi cyfrowymi deficytami, jeżeli chodzi o te zmiany na rynku pracy, które zajdą w najbliższym czasie. I tu okazało się, że co prawda Polacy twierdzą, że poszerzają swoje kompetencje, szukają nowych kierunków rozwoju, może nawet biorą udział w rozmaitych kursach i szkoleniach, to tylko 13% naszych respondentów powiedziało, że w jakiś sposób szkoli się, jeżeli chodzi o nowe technologie. Uczy się nowych technologii, ma w pracy kontakt z nowymi technologiami, albo przynajmniej ma poczucie, że powinno się tych nowych technologii uczyć. Dane Komisji Europejskiej na 2016 rok pokazują, że do 2020 roku, czyli naprawdę w bardzo bliskiej perspektywie, gospodarka Unii Europejskiej będzie potrzebowała 1 000 000 osób, które Komisja Europejska określa mianem e-liderów. Kim są e-liderzy? E-liderzy łączą w sobie kompetencje z 3 obszarów. Po pierwsze, potrafią się poruszać w obrębie biznesu, to znaczy wiedzą, czym się rządzi świat biznesowy, potrafią wchodzić w negocjacje biznesowe, potrafią pracować w pewnych określonych ramach czasowych i ramach instytucjonalnych. Z drugiej strony potrafią orientować się w świecie nowych technologii, czyli mają jakieś kompetencje IT. Oni niekoniecznie muszą programować na najwyższym poziomie, ale wystarczy, że wiedzą, w jaki sposób na przykład wyszukiwać treści w internecie, czy w jaki sposób tworzyć nowe treści w sieci. Potrafią na przykład wykorzystywać internet do znajdowania informacji, do robienia zakupów, do korzystania z kultury. No i wreszcie na końcu potrzebne są umiejętności strategiczne, ale w tych umiejętnościach strategicznych tak naprawdę mieszczą się umiejętności społeczne, czyli umiejętności, o których mówiłam już w trakcie dzisiejszego spotkania. Umiejętności kreatywnego myślenia, umiejętności rozwiązywania problemów, umiejętności pracy w wielokulturowym środowisku i umiejętności współpracy z technologiami, umiejętności współpracy z maszyną. Ponieważ, to jest konkluzja dzisiejszego wykładu, z całą pewnością rynek pracy się zmieni. Z całą pewnością w ciągu najbliższych kilku lat będziemy żyli w nowym świecie przemysłu 4.0. Z całą pewnością będą się do tego musiały dostosować systemy zabezpieczeń społecznych, z całą pewnością się będą musiały do tego dostosować w ogóle systemy państwowe. Natomiast to, co pozostanie, ta umiejętność, którą powinniśmy kształtować w systemie edukacji, to będzie umiejętność współpracy z technologiami, ponieważ być może miejsca pracy nie znikną, ale z całą pewnością te miejsca pracy, które pozostaną i te miejsca pracy, które się wytworzą, będą wymagały od tych ludzi, których wpuszczamy na rynek pracy i tych ludzi, którzy na tym rynku pracy chcą zostać, umiejętności ciągłego uczenia się i umiejętności współpracy z technologiami, być może nawet współpracy ze sztuczną inteligencją.